Dawno mnie nie było. Nie było mnie dlatego, bo przechodziłam rekonwalescencję po zabiegu ginekologicznym. Bo wiecie, ja urodziłam piątkę dzieci, w związku z czym bardzo popsuła się moja fizjologia, moich narządów, wiek, otyłość. Takie rzeczy wpłynęły też na to, że musiałam go przejść. I po tym zabiegu 2 tygodnie, które spędziłam na dochodzeniu do siebie, przypomniały mi najczarniejsze momenty. No może nie najczarniejsze, bo teraz to było na lajcie. Ale przypomniałam sobie, jak to jest mieć baby bluesa. I powiem wam, że bardzo, bardzo nie lubię. I przypomniało mi to o tym, jak bardzo nie lubię tego, kiedy jedne kobiety śmieją się z drugich, dlatego że mają dzieci, albo nazywają je matkami, albo jakoś umniejszają to, że nic, tylko by się rozmnażały, rodziły dzieci i żyły z 500+. Trochę tam populacja Polski znika, bo nie chcemy tego robić. Ja już sobie świetnie przypomniałam, dlaczego to jest dla nas takie obciążające. A dodatkowo, kiedy słyszę, jak potrafimy o sobie źle mówić, no to się trochę wkurzam, bo to nie są fajne rzeczy. I uważam, że powinnyśmy ogólnie przemyśleć to, jak się traktujemy wzajemnie i tak naprawdę czego nam potrzeba do tego, żeby kobiety i osoby, które chcą mieć dzieci, podejmowały ten trud, bo to nie są łatwe sprawy i łatwe sytuacje w życiu. I to jest filmik o tym, żeby przypomnieć sobie i wszystkim dookoła, że bycie rodzicem, rodzenie dzieci, to nie jest stan błogosławiony. To nie jest jakaś super fantastyczna, lekka historia. I potrafi to bardzo dużo zdrowia psychicznego i fizycznego kosztować. Pamiętajmy o tym wszystkie. Wszystkie.